Witajcie, z tej strony rzecz jasna Starki. I dzisiaj gramy dalej w Battle Chasers Night War. Więc... no, zdecydowałem, że jednak bardziej potrzebujemy broni. Tak więc atakujemy kupca, tego, który oferował zbroję. Jeśli kiedykolwiek będziemy powtarzać, to sprawdzimy, jaka to jest zbroja. Wiecie, atakując tego drugiego. A póki co, no... no, nic zadać, nic, więc trzeba go unicestwić. I oczywiście jest to prawdopodobnie już ostatni epizod, w którym będziemy się szwendać po ścieżce kółów. Podkreślam, o ile nie będziemy jej powtarzać kiedyś. Ale ja tam nie narzekam, wiecie. Wcześniej czy później się to i tak zrobi, nawet dla samego w sobie skarbu czy coś. Mamy torbę, więc teraz tylko najgorsze, trzeba iść znowu do miejsca, w którym można ślepać. Dziwne. Piąt tędy przychodziłem, był otwarty. Chyba coś zepsułem. Tak, zdecydowanie coś zepsułem. Tak więc nie przedłużając, mamy już wszystko załatwione. Idziemy do tego, który tam chciał od nas właśnie torbę swojego brata. No, w zamian oczywiście za swoje te skarby całe, czyli broń. Ale tym to się nie ma co przejmować. Nawet jeśli broń będzie badziewna, to przynajmniej zobaczyliśmy już, jak to jest z jednej ze stron. No. I przy okazji, oczywiście cel na dzisiaj, odnaleźć wszelkie brakujące elementy. Chyba było już. Tak. Już było. No oczywiście właśnie celem będzie uzbieranie wszystkiego, co się da. Poznajdywanie, łażenie, przeszukiwanie, wszystko. No, rozumiecie chyba, o co chodzi. Tylko nie będę ukrywał, trochę dalej mnie to niepokoi, że tutaj ponci skrzynia nic nie znalazłem. Co sugeruje, że albo pierwsza opcja, jest tylko ta jedna skrzynia i właśnie się nie aktualizuje mapka, bądź druga opcja, znacznie gorsza dla mnie, że nie umiem znaleźć skrzynki, która gdzieś jest tutaj poukrywana. Ale mniejsza z tym, jakby nie było. Czytałem już tą wiadomość. O. No nie jest za dobrze, dobra, jest on, tak więc... Dasz mi te torby, jeśli się zgodzisz, pokażę ci moje towary, oddaję. Kupiec ukradkiem zbiera coś z ukrytej klapy torby i chowa do własnej, co to było? Nic takiego, pohandlujmy. Czyli pewnie jakieś ważniejsze sprawdzam były, ale dobra, zobaczmy, czy on ma... Tego co widzę, on ma to broni nawet dla innych postaci, których jeszcze nie mamy. Ale o tym popatrzymy, na to wszystko popatrzymy za chwilę, bo niestety, jak zwykle, rodzinka się odzywa. Tak, do zobaczenia dla was za chwilę, dla mnie nie wiem za ile. Tak więc, no, wróciłem i wiecie co? To już jest po prostu istne potwierdzenie tego, że inne postacie też dołączą do drużyny. Proszę. Nawet jest napisane, że to dla Nolana, to pewnie jest dla tej całej Moniki, ale no. Wiecie, no, ja się nie znam. Niemniej jednak fajne bronie. Nie ukrywam, może nawet... gdyby nie był aż tak kosztowny, to bym coś wziął. A no wezmę w sumie dla Breta, bo to jest znacznie lepsze niż to, co on miał. Jakieś bojowe dla Gali. No i na tym kończymy póki co. Wszystko lepsze niż w dyplomatorze. No i Gali. Też dostajesz w końcu nowe rękawiczki, które niby mają gorszą obronę, ale jak zapewne wiecie, ja nie chcę z Gali robić obrończyni. Ja wyjątkowo chcę z niej robić kogoś, kto będzie... O Jezu, nie. Wy to widzicie? Przez moje łopstwo już straciliśmy Garrisona. Tak więc chyba będę musiał zrobić powtórkę. No ale niestety, taki już urok bycia mną. Na tym chyba skończyliśmy ostatnio, tak. Tak więc będę tego pewnie żałował, ale no trzeba spróbować zawalczyć. Może po tej bitwie... po bitwie nawet powinien wstać. O Jezu, nie, nie, nie. Zdążyłem? Zdążyłem. Czyli oni tutaj by dalej czekali. No niedobrze.
A nie, on jeszcze żyje, okej. I w takim razie mamy gwarantowane zwycięstwo, tak naprawdę. Pozbywamy się pająka. Nie powinno to być wielkim problemem. A nasze piękne zrywy zużywam na to, żeby Braco nas podleczył. Więc mimo nam jakoś sobie poradzimy. I dobra, teraz tak. Garrison. W sumie nie ma co czekać. Trzeba bić pająka, zanim on zrobi coś poważniejszego. No jasne. Bo jakby inaczej. Mógł niby użyć drugiego zrywu, ale czy ja wiem? Nie no, aż tak nie jestem chyba zdesperowany, chociaż dobra, niech będzie. Będę żałował później, ale na obecny moment niech już będzie, że wezmę właśnie tego. I teraz cokolwiek jeszcze w ogóle z takiego, z tych pająków? Aha. Wrogowie ze ścieżki kłów i 50 pająków. Fajne, ale nie będę ukrywał, liczę na coś lepszego. Dobra. W takim razie... Gdyby nie to, że pewnie nie zdąży z rozpłataniem, tak jak mówiłem, to bym rozpłatania użył, tak, to muszę niestety szybkim cięciem pająka bić. Dobra. Breto, możesz w końcu uderzyć. Gali, masz tyle tego wszystkiego, że aż nawet szkoda marnować. Wiesz, wstrząs, dobijesz go na pewno, dzięki temu. Jakikolwiek by nie był wynik wszystkiego. 51, no ale dobra, przynajmniej mamy gwarancję dobicia. Dziękuję bardzo. Coś mówisz, naprawdę Gali może być niezłym DPS-em, jeśli by się właśnie skupić na jej obrażeniach. Czasem może nie DPS-em, ale już takim, nie wiem, Bruiser może, czy coś tego typu, na sobie wytrzymałe, a i tak jak już uderzy, to zaboli. Ale wiecie, to są tylko moje spekulacje. Dobra, a teraz zobaczmy, co my mamy. No, super, zwyczajne części. Jakiś grób? Docierasz do nagrobka. Sądząc po napisach, pochowano tu przywódcę paladynów. Niestety imię wydrapano. Wtedy jednak odczytać, gdzie rośnie mroczna paprość. Dobra, sprawdźmy nagrobek ostrożnie. Poza mchem i pleśnią nie znajdujesz tu niczego ciekawego. No dobra. Też może to jest kwestia tego, że nie zrobimy tego jako Garrison? Nie. Bo w sumie Garrison był paladynem, więc dobra. No nareszcie mam jakieś ciekawe notatki. Ten, o którym wspomniałeś, wieśniak z zachodu, dotarł do nas ze złamaną nogą i gorączką. Nie wiemy, czy w takim stanie byłby był podczas napaści, czy zdarzyło się to później. Nie chciał, żeby szaman się nim zajął, ponieważ bał się skażenia magią. Głupiec dłużej niż tydzień nie pociągnie. Okej. Udało się skompletować. I tutaj mamy jeszcze coś. Co? Trzeci wpis i 10 wpis. Dobra, znajdujesz leżący na pudełku podniesiony dziennik. Pokryty jest kurzem, a po właścicielu nie ma ani śladu. Przekartkowując go, natrafiasz na dwa interesujące wpisy. Reszta stron jest nieczytelna. Dobra. Trzeci. Na trzeciej stronie znajduje się raptem kilka fragmentów, które da się odczytać. Jeden z nich brzmi: nagrobek Sir Jolera postawiony w głębi jaskiń. Choć nikt, kto zna historię jego syna, nie będzie zdziwiony. Lecznicze właściwości mrocznej poproci uratowały jego malutkiego synka. Pozostałych słów nie da się, nie można odszyfrować. Okej, 10 wpis. Na tej stronie znajduje się raptem kilka fragmentów, które da się odczytać. Jeden z nich brzmi: przesądny nakazał zostawić pierścień w pobliżu mrocznej paproci. Trzy dłonie na północ, dwie na zachód. Pozostałych słów nie można odszyfrować. Trzy dłonie na północ, dwie na zachód. Okej. Zgodnie z przeczytanym wpisem w dzienniku kopiesz pod niepozorną mroczną paprocią, daleko na grobka, gdzie znajdujesz pierścień przywódcy. Okej. Omszał pierścień, zobaczymy jak to będzie działało. Odporność i odmłodzenie. 12 HP przywraca na turę? Dobra, no co? Czemu nie nosi naszyjnika? W sumie ma mniejsze właściwości wszystkie niż to, co miał dotychczas, więc trzeba znaleźć kogoś, kto ma może coś. Aha, czyli dobra. Czyli Gali.
No cóż, chociaż nie mam niczego lepszego na... Wygląda na to, że mamy coś, co jest lepsze pod każdym względem. Dobra, to jest coś, co ma mniejsze ma większe obrażenia, ale mniejsze inne rzeczy. No ale patrzcie, no, mam po prostu rzeczy, które są lepsze pod każdym względem, a... Nie wiem, to odmłodzenie nie jest aż tak warte tego wszystkiego. Jednak zostawię ten pierścień, bo jest taki najbardziej uniwersalny. No to w takim wypadku nie ma nic innego jak to, żeby... Chociaż na jakiś czas dać Garrisonowi pierścionek, który będzie go mocno leczył. I w sumie jak już jesteśmy przy ekwipunku i zmianach, to zobaczmy może... Co jeszcze nam zostało z ścieżki kłów do znalezienia? Drugi wpis na temat ścieżki kłów. Który będzie albo na środku, albo tam w ostatniej lokacji, bo w sumie wygląda to, że jeszcze właśnie dwóch nie znalazłem, ale... Powiedzmy sobie szczerze, że to jest mniejszy problem. No i Hinoaki, wojak i siepacz. Nie pamiętam, którego łatwiej było dobić, ale niech będzie, że zajmiemy się siepaczem, bo wydaje się, że ma mniejszy pasek zdrowia. No, chyba tak. Szybciej, gro. I proszę cię, Garrison, wykończ. No jasne, no marzenia ściętej głowy po prostu. A, czy jak on ginie, to on daje jednak jakiegoś buffa, to nie jest tylko efekt wizualny. Dobra. I tak, bij, zabij. I miejmy nadzieję, że jakoś to wyjdzie. 52, no w sumie niewiele więcej ma Garrison na swoich obrażeń. Tak więc naprawdę chyba jakoś to nawet porządnie można powiedzieć, że wychodzi. Ekspy też jakoś się zbierają, nic przydatnego. A, kolejny Hinoak. Super. Na szczęście, jak widzicie, tylko jeden wojak, więc... No, nie ukrywając, chyba będzie łatwo. Nie. Gdyby tylko jeszcze Garrison był przed nim w ruchu, to byłoby fajnie. Dobra. Chyba wszyscy są już w takim stanie, że Garrison może wracać do swojego pierścienia leczniczego. Znaczy właśnie... wracać do pierścienia leczniczego, no jasne, nie. Może wrócić do standardowej rzeczy, którą nosił, czyli do standardowego pierścienia. Który to był lepszy pod każdym względem. Teraz mamy obrażenia 20, odporność 4, albo obrażenia... Oczywiście, że dajemy ci to. I zobaczmy, co my tu mamy. Jakieś rzeczy, ale czy one są potrzebne, to w sumie nie jestem w stanie powiedzieć. I tak w sumie na zakończenie jeszcze wszystkiego skorzystajmy z tej windy, która tam sterczy. Z nadzieją na to, że oczywiście uda się dzięki temu, powiedzmy, skompletować wszystko. Wiecie, żebyśmy nie musieli się już przejmować jakimiś dziwnymi problemami, trzeba by się wkurzać, że nie wszystkie notatki się trafiły. I uwaga, uwaga. Nie. Kolejny raz powtórka. Tak więc już szczerze nie wiem. Więc spotkamy się może już w miejscu z jakimś takim ciekawszym, kiedy będziemy szukać jakiegoś czegoś. Bo w sumie nie ma sensu wam pokazywać czcze chodzenie bezcelowe, wiecie, po tych lokacjach. No, to ja, dobry pomysł. Wiecie co? Tak w sumie sobie uświadomiłem, że nie mamy zdolności niszczenia ściana. Dowiedziałem się, jak wyglądają te ściany do niszczenia, więc... Będę musiał trochę zawrócić naszymi postaciami. Wiecie, odpocząć w karczmie, odnowić te umiejętności. Po czym wrócimy do tego lochu, oczywiście szukając kolejnych miejsc ze skarbami. W tym głównie właśnie ścian możliwych do zniszczenia. Jak, co to jest? To zrobimy, zanim wrócimy właśnie do tamtej lokacji. Póki co chyba nie ma co się tym szczególnie przejmować. No i wiecie, standardowy schemat. Wiem, że mógłbym wam tego nie pokazywać, no ale... W sumie czemu nie? Już idę tutaj, to może jeszcze jakimś cudem znalazłbym coś bardzo... to te wrogowie są już aż tak... nieznaczące, że nie muszę z nimi walczyć. Dobra. W takim razie odpoczniwamy, tak, odpoczniwamy.
Mhm. Dzielnie dziś walczyłaś. Aramus byłby dumny. Będzie dumny, nie wiem. Dziękuję. Ja... Chwila, dokąd idziesz? Muszę chwilę odsapnąć. Ty lepiej wypocznij. A co z tobą? W ogóle sypiasz? Jeśli mogę, to nie. Nie musisz się martwić. Gospoda raczej jest bezpieczna. Kalibertro będzie przy tobie, prawda? Jego robotyczne odgłosy. Prześpij się, dobrze. Mhm, dobrze, tak. Ale nie o siebie się martwię. Oj, czyli coś jest nie tak z Gersonem? Dobra. Tak więc udało się już coś tam załatwić. I wracamy. Miejmy tylko nadzieję, że... No właśnie. Nie będzie za dużo potworów na naszej trasie, bo było trochę takie wkurzające. Ale jak będzie, co trudno, jakoś to przeżyje. W ogóle fajnie ta jego ręka teraz wygląda, jak już wyciąga tą broń. Nareszcie widać jakieś większe różnice. Mhm. Dobra. Trochę ekspów, trochę jakichś dziwnych śluzów. No i teraz ten toperek niestety. Będziemy się wyszedł z glutem. No o tym nie wspominali. Dobra. Trzeba jak nic wyeliminować gluta, zanim on narobi kłopotów. Po czym nie toperza, no i... Miejmy nadzieję, że będzie w porządku, pomimo tego. Teraz tak, mogę nietoperza wyeliminować nie teraz, albo gluta teraz. No to decyzja oczywista. Pewnie da sobie... O! Nie dał sobie uniku. W sumie można powiedzieć, że tym samym skazał się już na śmierć. I w sumie nie jest to dla mnie problem, w sumie fajny nawet. Że wrogowie sami w sobie ułatwiają mi jeszcze robotę. No ale... Mogli się bardziej postarać. Dobra. 46 expów, standardowy zioła, gluty i inne rzeczy. Lejny i toperz. O. I to nawet z kolegą. Dobra. W takim też wypadku... No. Standardowo. Ganim kończy jednego, drugiego mocno zrani Garrison. I miejmy nadzieję, że coś się zaraz zakończy. Gdybym użył zrywu, to mamy gwarancję, że to się skończy teraz, więc... Nawet nie będę czekał, tylko... Zmarnuję zryw na takiego nietoperza. No, dodatkowe punkty doświadczenia i chyba dostaniemy za to bonusy do prędkości. O, siostra przylazła. Więc... siostra, jestem w trakcie nagrywania odcinka. Tak więc, chcesz to się przywitaj. No. Dobra, w takim wypadku teraz pajek. Co? No nie martw się, proszę cię, naprawdę. Daj mi skończyć odcinka, potem pogadamy o tym, co dalej. Dobra, brato, bij, zabij tego pajaka. I dobra. Standardowo nie da się przemijać, już mnie wkurza ten, te wszystkie dźwięki i wszystko. No, siostra. Mówiłem za chwilę, teraz jestem skupiony na czymś innym. No, nie wiem, się zobaczym, mówiłem ci to. A teraz wracamy na arenę, która nie powinna się zaludnić. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo jeśli się zaludniła, to się trochę wkurzę. Mhm. I zaraz też dowiecie się co, jak i gdzieś chodzi o zniszczalne ściany. Powiem szczerze, zanim ja sam się tego dowiedziałem, minęło wiele godzin spędzonych na, po pierwsze, graniu tutaj w serii. To w sumie wiele, kilka godzin, rozumiecie o co chodzi. A druga rzecz to też sporo czasu zastanawiając się, co i jak z tym. Ale potem sprawdziłem Reddita i proszę. Wielka tajemnica rozwiązana. Widzicie ten proch ze ściany? Oznacza, że można ją zniszczyć. I proszę. Załatwione. Tak więc w tamtym pokoju też gdzieś musieliśmy to pominąć. Na szczęście teraz mamy, wiecie, jeszcze 5 użyć tego wszystkiego, co może być w miarę. Tutaj są oczywiście jakieś te chramy całe. W sumie, czemu nie? Wyklejemy wszystkie, bo czemu by nie, tak szczerze.
Miejmy nadzieję, że nie będę żałował tego, że wyklałem wszystkie i nagle wpadnę na jakiegoś mini przeciwniczka, który zmarnuje całe wzmocnienie. Dobra, to teraz na spokojnie. To sprawdziłem. Dobra, oj. Dobra, tu jest ten szczur. Dalej sprzedaję to samo, więc nic tak wielkiego, znaczącego. I tak, szukamy pyłów wypadających ze ścian, których niestety jak na razie nie widać. Ale gdzieś tu musi być skrzynia, bo teraz tym bardziej to potwierdziło już moje teorie, że ona musi być jakoś ukryta i jestem zbyt ślepy, żeby ją odkryć. Wiecie co, pewnie cały odcinek bym poświęcił temu, zdając życie, ale... Dobra, jest bardzo małe pole do manewru. Tu oczywiście jest pułapka. No i jest skrzynka, którą już ograbiłem. A. Chyba, że tutaj? Nie, no, nie wygląda jakby tu miało być zniszczalna ściana gdzieś, ale... Pewnie będę żałował niedługo, ale można spróbować. Więc uwaga, uwaga. Nie, nawet postać nie chce się do niej przybliżyć, więc wiecie co? Chyba lepiej będzie, jeśli bym sam poszukał tych ścianek i potem wam tylko pokazał już rezultat końcowy. Ja chyba to będzie najlepsze. Wiecie co, nie no, ja już nie wiem. Jak widzicie, już wracam. Szukałem tyle, że po prostu już więcej się chyba nie dało. Zmarnowałem jedno użycie na jednym miejscu, które mi pasowało i albo to jest ukryte w jakiś dziwniejszy, inny sposób, albo ja nie wiem co. Tak więc... A tym razem się otworzyło i jest dobrze. Dobra, mniejsza z tym. Idziemy w takim razie szukać ostatniej tatki w tym miejscu, może zarzucimy spławik. Co jest? Przecież to już zebrałem. Dobra, ta lokacja staje się coraz dziwniejsza. Dobra, to miejsce. Tutaj był ten cały chorąży. I jest tutaj... No... Tylko to. Super. Czyli jak zwykle nic. Dobra. No chociaż na pocieszenie może, nie wiem, spróbuję złowić jakąś rybę czy coś. Nie ukrywam, ta gra mnie trochę zawiodła tym, że w tylu miejscach byłem, odkryłem już, że tak, że moja teoria i to, co sprawdziłem w Reddicie czy tam innych wątkach, żeby nie było, to nie ma znaczenia, gdzie konkretnie, no okazuje się prawdą. Wiem, jak znaleźć te ściany, więc myślałem sobie, a dobra, warto spróbować, może gdzieś tutaj też jest ta ściana sekretna, więc dobra, rzucimy, zobaczymy. Jedna była, druga natomiast w ogóle nie jest... Ten. Drugie w ogóle nie jest możliwe do odnalezienia. Dobra, standardowa rybka. Wiem, że można byłoby więcej łowić i tak dalej, ale... No, nie mam nastroju na to. Po prostu się zawiodłem mocno na gierce. Skoro teraz wiem, że jest skrzynia, wiem, że gdzieś ją trzeba znaleźć, a nie mogę jej zebrać, no, naprawdę nic fajnego w tym. Tak więc tak... Pora chyba w takim wypadku już lecieć, kończyć pod ziemię. Proszę, kto by się spodziewał, dokładnie 3 odcinki na tym zlecą. No, to teraz jeszcze zostało tylko jedno. Tutaj gdzieś też jest ukryty papier do czytania. Tak więc... Może warto byłoby sprawdzić, czy nie przeoczyłem go gdzieś czy coś. Nie chcę puszczać. Chociaż wątpię, żebym przeoczył. To było takie proste linijne, akurat w tym miejscu, że no, też jest wyjątkowo dziwne, gdybym pominął. Tak więc pora iść na ring. Ukończyć to, co no w sumie było naszym głównym celem. Obaj chorążowie, brawo. Otrzymaliście słowa, teraz pora na mnie. Brama zostanie otwarta. Teraz pytanie, czy jest to rzeczywiście koniec? Czy może jednak jakimś cudem się okaże, że jeszcze jest więcej rzeczy do zrobienia? Nie wiem, ale jakby nie było, cieszę się chociaż z tego, że te części jakieś udało mi się nazbierać. I kolejny krzemień. Okej.
takim też wypadku, co my tu mamy? No oczywiście, że mamy bossa. Jakby inaczej. Tylko teraz tak. Skoro ma tu być boss, chyba tych notatek nie znajdę po prostu. Dobra. Nie wiem w sumie po co to robiłem, skoro i tak miałem efekty podobne. Teraz miałem prawie perfekto i w ogóle. I mamy bossa. Nie zasłużył na czystą śmierć, tak jak i wy. Myślicie, że możecie się mieszać w... za szybko gada, nie zdążyłem przeczytać nawet. Mroczna pani będzie zadowolona, jak przyniosę jej wasze głowy. Zabić ich. Nie wiem, kto jest najgroźniejszy, ale... ze względu na to, co mam tutaj dostępne, czego nie mamy. Fajna muzyczka. No, najlepiej będzie chyba zacząć od wyeliminowania właśnie wodza. Wiecie, no. Głównie dlatego, że ma najwięcej HP i pewnie jest tym najpotężniejszym z potężnych. Ale z drugiej strony tylko jego można atakować na obecny moment, więc no. I uwaga. Nie biję może jakoś jeszcze zabójczo, ale czuję, że jeśli byśmy go nie ruszyli, to dosyć prędko pożałujemy. 10. Jeszcze nikt nie jest ranny, więc nie ma co marnować chyba jeszcze wszystkiego. I teraz tak. W sumie jest okazja, żeby wyeliminować tych skrytobójców. Breton, nieźle. No to właśnie chciałem powiedzieć, że lepiej ją wykorzystać. I jeśli Garrison będzie miał farta, to właśnie udało mu się wykończyć ich. Chociaż w sumie coś tam bym przyjmował. Nawet jeśli nie wykończy... Super. Chciał mnie przywoływać kolejnych. Czyli jednak moja chyba pierwsza teoria, że lepiej się nim zająć, im prędzej się to da zrobić, jest jak najbardziej słuszna. Dobra. Galej, masz 10 do ładowania, więc możesz rzucić kamieniem. No to zrób to też. Oczywiście obrażenia sporo będziemy dostawać i w ogóle, ale nie ma co się przejmować. Aha, no tak, teraz on zrywa, używa. Aha. Dobra, czyli że on po prostu używa ich jako swoje bonusy. Czyli w takim wypadku jednak trzeba będzie ich eliminować i to bardzo szybko. No chyba, że się okaże, dajmy na to, że nie będzie ich za bardzo już wzywał. To wtedy wiecie. Może nawet się uda bezproblemowo go pokonać teraz. Dobra. No i teraz pewnie będzie ich wzywał. Nie, nie wzywa. No to w takim razie jest już martwy. I to zdecydowanie. Nawet jeśli nie Gali, to jeszcze jest Garrison, więc... nie będę ukrywał, zawiodłem się. I rozpadł się na jakieś tam... mroczne opary, czy coś. Rzut głazem, ognisty atak, bezlitosny atak. Armatni strzał, kamienna skóra, oślepienie. I talent, wzrost obrony drugiego poziomu, wzrost przyspieszenia drugiego poziomu, no nowe talenty i w ogóle wszystko. Super. To się mówi, że potęga wodza. Jakiś fajny mieczyk. Pierwszy raz widzę, żeby Hienołak używał magii. A czarnej magii to już w ogóle. Hienołak sam z siebie nie wybrałby drogi Many. W życiu. Pewnie go ktoś przeszkolił. Albo zmusił. Wspominał o mrocznej pani. Może to ona przekazała mu taką moc? Możliwe. Założę się, że to ona stoi za nasłaniem bandytów, by ukradli miecz. Musimy odnaleźć Monikę i Knolana, ale... czarno to widzę. To pewnie dlatego nas zestrzelili. I to my jesteśmy tymi obcymi.
Mroczna pani nie chce, by jej przeszkodzono. Musimy znaleźć pozostałych. Wtedy coś zaplanujemy. Zaplanować powinniśmy ucieczkę i to w podskokach. Zajmijmy się działem i dostańmy się do Złomowa. Mhm. Jakieś tam achievementy. Mhm. Ale zanim coś, to przeszukujemy wszystkie rzeczy i miejmy nadzieję, że znajdziemy tu właśnie brakujące notatki. Aaaa! Mamy drugi talent z tym podziemi. Mhm. On potrafi zadawać obrażenia i podpalać. Ona... No, bonusy do odporności, a tutaj mamy oślepiacza. Okej. Okay. Co my tu mamy? Nie opuszczamy podziemi. A w życiu, Breco. Ja tu jeszcze muszę poszukać skarbów. Coś tak czujesz, naprawdę tu gdzieś będzie ten ostatni wpis. Tak, to jest zbyt zaawansowane, żeby tu nie było wpisu. Tak więc dziękuję. Oczywiście złomy. Ale ja czuję, że naprawdę będziemy iść i gdzieś na końcu tego wszystkiego znajdziemy brakującą notatkę. Jest. Oczywiście tam, gdzie były potencjalne zyski, rodziły się konflikty. Zamiast skupić uwagę na podróżujących przemytnikach, plemiona Hienołaków zwróciły się przeciwko sobie, walcząc o dominację nad szlakiem. Pokój był w najlepszym razie tylko chwilowy. Kupcy podkładali w obozowiskach Hienołaków dowody zdrady, by podsycać konflikt. I w tym czasie wysłali własne transporty, których nikt nie niepokoił. Obszar ten zawdzięcza swą nazwę Ścieżka Kłów opowieścią o walczących ze sobą Hienołakami. Mhm. No, księga wiedzy. A, i właśnie, jeszcze muszę zobaczyć, co to jest, jakieś nowe talenty. Oczywiście 4 punkty. Nieźle. I to jest za 8. Mhm. Obrona 10%, ewentualnie siła ataku 5 coś, 5 gai i sprawne czyszczenie. Fajne, ale niestety nie mogę użyć. Gali ma wzrost przyspieszenia i wzrost ataku, albo obrona fizyczna, ochronna tarcza z bariery, no i nasz ulubiony Garrison, szansa na krytyk, siła ataku, a tutaj ma rozpłatanie 2. Mhm. Dobra. Mhm. Czyli inaczej mówiąc, można rozpłatanie zmodyfikować trochę, no i przyspieszenie. Wiecie co, nie wiem co lepsze. Żeby nie było, tym się zajmiemy już na spokojnie kiedy indziej, jak będziemy czytać te książki najprawdopodobniej. A póki co, no, pora wyłazić i może zobaczyć co dalej. Nie mam 33 minuty, ale... Żeby nie było, że zmarnowałem prawie cały odcinek tylko na szwendanie się, to dostaniecie jeszcze tam ewentualnie jakieś coś. Mhm. I zaraz pewnie sterowiec przyleci z nędz życia. Oblężony wybrzeże. Ja oblężycie wybrzeże. Znajdujesz obozowisko artyleryjskie. Do twych uszu dociera urywany dźwięk armatnich wystrzałów. Mhm. Tak więc, jak mówiłem, zajmiemy się działem. A potem lecimy już z zakończeniem odcinka. Potężne fale gorąca przed nami. Co ty nie powiesz, Breco? No, masz rację, nie powinno nas tu być. A ty, gościu, nie powinieneś być pijany. Ale jesteś pijany. Okej. Mhm. Mhm. Nie, dobrze. Pewnie przez tą ucieczkę to też będą problemy. To było rozczarowujące. Mhm. Uż, chociaż nie można było odmówić rozumu. Zachował się jak na bandytę przystało. Tak czy inaczej, droga do miasta jest teraz wolna. Możemy wrócić i wypocząć, albo kontynuować powrót. Znaczy, jaki powrót? Podróż do Złomowa. W sumie nie jest za dobrze. Mhm. Dobra.
O proszę. Czyli kaliber co do jakiejś rzeczy. Szal najeźdźców, coś jeszcze. Zauważasz list gończy za czerwoną Moniką. Według niego jest ona zabójcza, podstępna i czarująca. Na dole ktoś, być może i fan, namalował bardzo pochlebną karykaturę Moniki. No proszę, proszę, czyli wygląda to, że już nawet tutaj zyskała niezłą reputację. Obrona fizyczna, wszystko. Nie, bieremy. Oczywiście niestety wyglądy się nie zmieniają w tych pancerzach, ale no. No szczerze spodziewałem się, że uda się go wyeliminować. Ale chyba jest zrobione tak, że nie ma szans po prostu, żeby go dobić. Zawsze ten jeden życia musimy zostać. I w sumie nie wiem, jak daleko jeszcze jest do złomowa. Ale dobra, niech będzie, że jeszcze dojdziemy tam. Chyba, że wcześniej osiągniemy 50 minut. Ojej, obłędzony palownik. Nie zapowiada się to zbyt dobrze. Ja. Dobra, Breton. Teraz tylko ty, Gali, musisz dobrze uderzyć. No jasne. No jasne, dobrze uderzyć, jakby to jeszcze było realne. Ale nie ukrywa, muzyczka fajna. No i se wybuchu. Tak więc dobra, trochę ekspów. Nawet sporo, nie będę ukrywał. Ogniwo zasilające? Czy bym zdobył jakieś porządniejsze skarby? To niby jest skrzynka i w ogóle, ale... Ja będę oszukiwał, ja chcę iść do złomowa. Okej, co my tu mamy? Dziwne miejsce na tawernę. A to jest pełna tawerna nawet. Dobra, czyli włazimy do jakiejś kantyny. I to też jest lokacja. Super. Ja tu liczyłem to, że do złomowa wejdziemy na spokojnie i będzie dobrze. O, piwo napisane. Wydaje się być dosyć pusto. Ale da się łowić. Ale jak mówiłem, łowieniem bym się zajął kiedy indziej, bo w sumie... Nie ukrywam... Coś tak czuję, że nie mam za dobrego sprzętu do łowienia na obecny moment. Aha. O, proszę! Nieźle. Dalej źle mówiłem jego imię, ale nieźle. Piękne wejście. Byłeś w beczce. Mam mnie pytać? Nie chcecie wiedzieć. No nie dziwię się, że nie chcą wiedzieć, ale... Zbieg okoliczności. Rozwaliłem beczkę akurat jak przechodziliście obok. Ależ to się złożyło. Co ci się stało? Nie mamy czasu na pogaduchy, twardzielu. To opowieść na później. Teraz musimy zająć się... Wiemy, mają artefakt, a może i kilka. Poza tym miałeś rację, na wyspie jest mana. No jasne, że miałem rację. Ha, no to oficjalnie możemy się w to zaangażować. Cieszę się, że jesteś cały. Tylko się nie rozczulaj, żelaźniaku. Mamy zadanie do wykonania. Bandyci ciągle paplali o złomowie i jakiejś ważnej przesyłce do tego miejsca. Chodzi o starożytne ostrze. Być może. Robicie mnóstwo rabanu na wyspie, więc już wiedzą, że tu jesteście. Wygląda na to, że ta ich szefowa jest z tego powodu wściekła. W końcu jakieś dobre wieści. To mi się podoba. A może przed walką uda nam się coś jeszcze golnąć? Nie, dzięki. A, no tak, ty nie pijesz. Normalnie jak ja. No, to do złomowa. A, te plecy mnie wykończą. Chodźmy, zbadajmy okolice. Wiecie, no, fajne i w ogóle, ale no, trzeba pozbierać wszelkie śmieci, które tutaj można mieć, więc... Dobra, co my tu mamy? Jakaś notatka. Nic nie trwa wiecznie. Ktoś zapisał coś na starym pergaminie i już po żółku, żeby nie było. Kiedy tak siedzę, popijając piwo, ciągle myślę o rzeczach bliskich, o dziwo. O zegarku, broni, o podróżach statkiem, o mili rozmowie i skradzionym ukradkiem całusie. Ma miłość była skarbem najdroższym na świecie, mógłbym mówić bez przerwy o tamtej kobiecie. Zabrać ci ją chciałem do krań dalekich, nie,
gdzie nic by jej nie groziło poprzez wszystkie wieki. Ja, to jest jakiś poemat. Czemu więc, zapytasz, jestem zasmucony? Bo przez burzę nie mam ni statku, ni żony. Z drugiej strony nosi ślady wyschniętych na słońcu łez. Dobra. I teraz pytanie, czy to jest wszystko jeszcze bardziej rozbudowana lokacja, czy jednak... Może nie aż tak bardzo, ale... Wygląda na to, że naprawdę... Jeszcze jest dużo do zwiedzenia. I tak, w tych wszystkich miejscach można jeszcze łazić, pewnie szukać czegoś, zbierać coś. O, ciekawe. Czyli możemy scenki odtwarzać jeszcze raz. Dobra, wiecie co? Nie sam nie wiem, co mam o tym myśleć. Mapa skarbu rybaka i jeszcze jakiś refren, ballada na sznurze. Nie wiem, czy to było sensowne, czy nie. Ale dobra, jeszcze wiecie, no dokończymy eksplorację, nawet jeśli odcinek miałby być wyjątkowo długi. I miejmy nadzieję, że... No, cały Nolan, jak go tutaj nazywałem, czy oryginalnie Nolan, jak nic to jest na N. A, czy to jest taka spelona prawdziwa, to nawet są bandyci. Czy to po prostu są spici bandyci? Nolan to był? Widzę jakąś skrzynię. Co my mamy? Ciekawe. Są jakieś rzeczy, ale na razie chyba nic nie będę zakupywał. Widzę skrzynię, po którym rzecz jasna mam zamiar poleść. I miejmy nadzieję, że na tym się skończy tutaj to miejsce, bo jednak chciałbym kończyć odcinek, a no nie ukrywając, jakieś działko, pierścienie, pielniejące szaty i pierścień podstępu. Szaty zgaduję, że to dla Nolana, ale pierścień podstępu mocne. Ale zanim coś, to no poczekajmy, zobaczymy, czy on do nas dołączy. Jeśli tak, to będę musiał pomyśleć, kogo wyrzucić na jego miejsce. No i wiecie, zająć się potem już na spokojnie wszystkim. I idziemy. Opuszczamy okolice. No i szybciej. Gro, wczytuj się. Zmienić członków drużyny. Czyli tutaj może być ile się chce. Ciekawe. Może być tylko 3 osoby. Który on ma poziom? 11. Jest dużo potężniejszy niż reszta, ale wiecie co, no. Teraz najgorsze. Nie wiem, kogo tak naprawdę dodać, kogo nie dodawać. Gali jest moim zdaniem taka dosyć, no, naturalnym elementem, ale... Dobra, niech będzie, że póki co Garrison będzie musiał, no, poczekać. I żeby nie było na początek, oczywiście fajnie byłoby jeszcze zobaczyć jakieś informacje o samym w sobie naszym koledze. Obrona magiczna i jakieś inne rzeczy, czy mniej życia i w ogóle, ale dobra, dajemy mu to. Wygląda pięknie, w szczególności ze swoim nosem. Ma jakieś, nawet widzę z tego co... Z tego co widzę, jakieś rzeczy. Nie powiem za dużo, jak widać niestety to, co miał Garrison, to on zabrał ze sobą. Tutaj mogę zmienić, zmniejszyć mu przyspieszenie i odporność, ale zwiększyć wszystko inne, więc robimy to. I teraz tak, talenty. Dobra, czyli żywioły albo tajemne. Żywioły mamy unik, obrażeń, szanse na krytyczne. Jakieś tam wzmocnienie efektu jednego z jego zdolności, siły ataku. Czyli on potrafi przynosić sobie doładowanie, więc to już na pewno mu dam. Dobra. Tutaj mamy jakieś bonusy do kolejnego skilla. A w tajemnych mamy jakie? Odporność, obrona magiczna. Dobra, może być fajne.
Tak, 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 dobra. I wiecie co? Na obecny moment to tyle, co mogę mu zrobić, teraz najciekawsze umiejętności. Ma bardzo dużą pulę many, jednak wolniej gromadzi punkty doładowania. No, szkoda, ale niech będzie. I teraz tak, tajne światło delikatnie oświetla okolice oświetlone, magicznym blaskiem niewidzialne, stworzenie zostaje ujawnione. A drużyna rozpoczyna walkę z tarczą ochronną, fajne. Umieszcza w podziemiu pułapkę, jeśli przeciwnik podejdzie, przejdzie, zostaje spowolniony i zamrożony podczas walki, fajne. Bitewne zdolności, tajemna obrona, czyli... Zmniejszenie obrażeń, tajemny pocisk, sporo, fajne, fajne. I lodowy podmuch. A tu mamy pełno różnych zdolności. Wyładowanie many, nieźle. Niesamowite przyzwanie. O, macki, nie, już uwielbiam Nolana. Tak więc... No na tym już kończymy, bo mamy 45 minut. Drużyna, jak widać, się powiększa, jest fajnie. Ale co dalej będzie, no to zobaczymy oczywiście już w następnych odcinkach. No i trzymajcie się. Hej, hej.